Siemanko, z tej strony MDziak, a dzisiaj wam pokażę mój świat. Patrzcie tylko. Pufa, łóżko, wow, okno, moje biurko, moje tutaj dzieło sztuki, wow. Może sobie obrócimy. O, dobra. Patrzcie. Patrzcie, to bydle, to krzesło, kurde, wow, najnowszej generacji krzesło. Ten telewizor, kurde, wow. Ta szafa, kurde, idealna. Ja wam mówię, po prostu, wow. Ja jestem z siebie dumny. Patrzcie. Ta słynna szafa, która w 90% nie jest moja. I patrzcie, i to słynne tło. Wow, ja jestem z siebie dumny, po prostu. Patrzcie. Patrzcie to biurko. Miał być specjal? Jest specjal, proszę. Możecie sobie pooglądać moje biurko, mój pokój, jak wygląda. Teraz już tak bardziej na poważnie, bo wtedy było śmieszkowo. Ogólnie ten film jest nagrany telefonem, wiem, ale to jest jedyny sposób, jaki mogłem to nagrać. Tam mieliście pokazówkę mojego laptopa, mojego złoma. Tutaj macie szufladę. Głos jest oddzielnie nagrywany, bo jest po prostu lepiej. Próbowałem tak nagrać i było echo. Tam mieliśmy pada od PS3. Tutaj właśnie zaglądamy do szafy. W szafie nic ciekawego, ubrania, książki, raczej jak w każdej szafie. Ale wiecie, no, zgaduję, że byłyby pytania, co jest w szafie. Z drugiej strony są tylko wieszaki, więc nawet już nie otwierałem, nie chciało mi się. Tutaj macie pokazówkę szybko na moich plecach, którego prawie nie widać w sumie w tej ostatniej półce. Szafa nawet spoko, podoba mi się, wybierałem ją razem z siostrą. I tu jest pufa, na którą można się tak rzucić, kurde, po ciężkim dniu tak się rzucić, tak się rozejrzeć tylko i takie... Ah, jak dobrze. Jeszcze ten ruch kameru. Macie moje pluszaki, mój fotel, mój komputer, w ogóle moje biurko, moje łóżko, wszystko co tutaj macie, tak mam w pokoju. Mam nadzieję, że specjal się spodobał, nie jest jakiś specjalnie długi ani fajny, nie wiem. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!